Cały czas możemy obserwować postępującą wszędzie cyfryzację. I dokładnie to samo zjawisko ma miejsce w przemyśle budowlanym oraz wszystkich innych powiązanych z nim. Czymś, co odzwierciedla ideę tego zjawiska, jest BIM, czyli Building Information Modeling, którego głównym założeniem jest to, że planowanie i projektowanie powinny być cyfrowe. Czy takie podejście posiada zalety? W moim przekonaniu jest to oczywiste, a dzięki modułowi BIM będę mogła pokazać Wam to na tym prostym przykładzie. Przygotowałam wcześniej sobie projekt w programie Autodesk Revit, a widoczny budynek to siedziba główna Orgadaty w Leer w Niemczech. Naszym celem jest przesłanie informacji z Revita do Logicala tak szybko i efektywnie, jak tylko to możliwe, następnie edytowanie ich i przesłanie z powrotem. Do tego celu dostępna jest wtyczka, która może być z łatwością zainstalowana, po czym widoczna w Revicie w górnych zakładkach, jako zaś właśnie zakładka Logical. Aby zaprezentować jej działanie, wybierzmy sobie te małe okienko i dokonajmy jego transferu do Logicala jednym kliknięciem. Tak więc informacje są pakowane, przesyłane, a następnie automatycznie otwierane przez Logical. Klikamy sobie na nowy obiekt i następnie wybieramy odpowiedni folder oraz wpisujemy nazwę obiektu. Możemy także wybrać numer oferty oraz adres klienta z naszych zapisanych już adresów do bazy. Wszystkie okienka, które będą pojawiały się od tej pory, są tymi, które znamy ze zwykłego Logicala. Przechodzimy więc sobie przez predefinicję obiektu. I przy tej okazji mała podpowiedź. Jeśli korzystacie regularnie z tego samego zestawu predefinicji, ustawcie je globalnie jako domyślne. Dzięki temu predefiniowanie obiektu będzie szło Wam tak samo szybko, jak idzie mi teraz. Przyspieszymy tym sposobem także tworzenie pozycji, ponieważ będziemy mogli wybrać sobie listę predefinicję z listy. Pozycja z Revita została przesłana wraz z zachowaniem swoich wymiarów, a jedyne co muszę zrobić, to wybrać wkład, bo reszta jest zupełnie automatyczna, zgodnie z moimi predefinicjami obiektu. Tak więc otrzymaliśmy pozycję ze wszystkimi danymi na temat profili, kolorów szkła i tym podobne. Oczywiście wszystkie te dane są w pełni zintegrowane z naszym modelem w Revit. I jak możecie za chwileczkę zauważyć, to także dzieje się automatycznie. Tak zwana rodzina w Revit zostaje zaktualizowana, a wszystkie informacje z Logical będą odpowiednio przypisane. Jeśli wybierzemy to okno jeszcze raz, możemy zobaczyć, że wygląda zupełnie jak prawdziwe. Natomiast z lewej strony widzimy informacje na jego temat, takie jak system, współczynnik UV czy kolor. Jest to rozwiązanie niezwykle proste, a zarazem efektywne i oczywiście działające z wieloma innymi elementami. Jeśli nie posiadacie Państwo Revita i Logicala na jednym stanowisku, możecie przesłać pliki do Logicala i z powrotem, w ten sam sposób korzystając z opcji eksportu i importu.